No witam. Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie. Jak zawsze z tej strony kłania się MGR. Nagrywane troszeczkę tak na stary styl. Kiedyś jak dawno nagrywałem filmy, to też tak właśnie ekran był tak mniej więcej skierowany i tak też na tym samym fotelu, jak pamiętam, swoje pierwsze filmy nagrywałem. No i tak można powiedzieć, trochę w tym starym stylu jest, co nie? Wracam do Was, panie, panowie, z pewnymi takimi informacjami, które też już tam pisaliście do mnie maile. MGR, czy wszystko w porządku, bo coś ostatnio jest tak cicho na tym Twoim kanale, były zawsze live'y regularnie, a teraz już nie było przez dosyć długi czas, półtora miesiąca jakoś chyba wyjdzie, coś koło tego. Tak, zgadza się, potrzebowałem troszeczkę przerwy od live'ów, potrzebowałem troszeczkę przerwy od tego, żeby dojść do takiej ładowni, składowni, żeby móc się skoncentrować też na niektórych sprawach też i życiowych, bo dużo się pozmieniało przez te ostatnie półtora miesiąca, jak mnie nie było i znowu dużo się w życiu zawodowym pozmieniało i teraz można powiedzieć znowu stabilizuję od nowa pewien rozdział, który być może no, szczegółowo też i na live, jeśli zechcę, to Wam opowiem i też nie będzie problemu z tym chyba najmniejszego, bo to te moje live zawsze polegały na tym, że rozmawialiśmy sobie o wszystkim i niczym i zawsze to było tak właśnie, że były luźne, ciekawe tematy, zawsze takie właśnie spontaniczne, można powiedzieć, tak, bez żadnych reżyserek, bez żadnych ustawień, po prostu to, co leci na live'ach, to po prostu to, co się nagra, to zostanie już to powiedziane i nie można na live'ach robić cięć albo jakiejś powiedzmy edycji, tak, danego filmu, przekazu, które już się po prostu powie, tak. Więc tak, no, pozmieniało się w życiu dużo zawodowym, ale już jest dobrze, w emocjonalnym życiu też trochę, no bo wiemy, lubi z dnia na dzień się pojawiać w naszym życiu różne, za przeproszeniem, niespodzianki. Raz są dobre, raz są średnio dobre, a raz są bardzo złe czasami, tak? Na szczęście aż te tak bardzo złe to mnie nie dotknęły, ale powiedzmy te średnie, tak? No więc na razie już idzie, powiedzmy, z górki. Wiem, że mówię tak Wam to wszystko powierzchownie, bez szczegółów, bez niczego, ale mamy czas, więc jeszcze sobie o wszystkim pogadamy, co jak na spokojnie. Chciałem Was tylko zapewnić, że zgodnie z zapowiedzią to, co mówiłem właśnie półtora miesiąca temu, wracamy z powrotem do regularności z live'ami. Live'y będą się odbywać dalej regularnie. Wszystko będzie po staremu, tak jak było, więc w niedzielę się spotykamy o 10, a wieczorowe godziny będą różnie. Może być to 19:30, może być to 20, w zależności od tego, co będę właśnie robił w danym momencie, czy starczy mi czasu na to, żeby się przygotować, tak? Bo te przygotowania do transmisji często wyglądały tak, że poza kadrem oczywiście, żeby ustawić sprzęt, ustawić oświetlenie kamery, wszystko, no to potrafiło to nawet godzinę czasu zająć, żeby wszystko tak ładnie było tutaj skomponowane, tak, żeby to Wam się w miarę fajnie, wygodnie, dobrze oglądało, tak, więc staram się właśnie, żeby te live'y wyglądały w miarę technicznie fajnie. I właśnie, jak jesteśmy już przy technikaliach, to jeszcze zrobię, panie i panowie, jeden odcinek, gdzie też trochę, jakby można powiedzieć, w czeluściach moich komputerów, moich sprzętów zajdą takie techniczne zmiany. Otóż będę zmieniał swojego peceta, tego, który stoi tutaj, którego mam już od początku 17 roku, którego kiedyś kupiłem na raty, pamiętam, w sklepie wysyłkowym i tak mi służy do dzisiaj. No, tam jedynie co było zainwestowane, to RAM dorzuciłem. Dzięki, Darek, pamiętam, jak mi ten RAM przysłałeś. Pozdrowienia oczywiście. Zasilacz był zmieniony, a na karcie graficznej zintegrowanej, jak jechałem od tamtej pory, tak lecę na tej karcie cały czas, nie? No i teraz zajdą takie zmiany, że będę miał sprzęt troszeczkę lepszy, to zrobię z tego Wam odcinek, potem też opowiem szczegóły, jak ten sprzęt się u mnie znalazł i czas na jakieś małe zmiany. Ale właśnie jeżeli przejdziemy do zmiany tego komputera, to mam nadzieję, że i te moje live'y będą w miarę technicznie, fajnie, dobrze wyglądać. No, trzymam kciuki ręcoma i nogyma, żeby tak po prostu było, tak? I tyle. Także jesteśmy już w temacie komputera, jesteśmy już w temacie powrotu live'ów i jeszcze jest jeden temat. Ostatnio u mnie był brat mojego szefa, który też ma taką samą pasję jak ja, retro sprzęty, wszystko, ale gościu dużo mniej
czasu w ogóle poświęca tej swojej pasji, no bo wiadomo, przedsiębiorca to i zabiegany i wszystko, ale też od czasu do czasu sporadycznie sobie kupię jakiś sprzęcik, no i właśnie jakby u mnie to wyciągnęliśmy na blat Atari ST i jest ze mną tutaj te Atari ST niechowane. Potrafię sobie i włączyć nawet z popołudniowymi godzinami, wyłączyć w ogóle sieć, wyłączyć kompa, wyłączyć wszystko i fajnie w ciszy, w skupieniu włączyć sobie Atari ST. I myślę, że na Atari ST też poszukam, postaram się przynajmniej poszukać jakichś fajnych nowostek, żeby też można było fajnie zaprezentować. I tutaj przez długi czas jeszcze miałem takiego trackballa do tego Atari ST, co ku mojemu zaskoczeniu działa z Atari ST, gdzie do tej pory nie miałem o tym bladego pojęcia, tak? Jak zrobimy live'a z Atari ST, to ja wam to wszystko pokażę, jak to działa i będzie naprawdę, myślę, że w pożądalu w tym temacie, nie? Więc taki króciutki vlogasek, takie tematy techniczne, sprawy techniczne związane właśnie tutaj z moim kanałem, z moim działaniem. Dalej będziemy rozwijać retro, dalej będziemy się bawić. Ale jak już kiedyś mówiłem, nawet na live wspominałem, że w okresie letnim akurat mniej inwestuję w kolekcję, ale więcej będę właśnie chciał inwestować w okresie zimowym, gdzie nie inwestuję sam w samochody, bo samochody stoją, nie jeżdżą, więc wtedy jest czas na to, żeby sobie w okresie zimowym inwestować w kolekcję. W planach mam rozbudować Amigę 600. Tak, do WHD Load. Trzeba będzie się za jakimiś fajnymi wampirami rozejrzeć do A600. Ewentualnie może jakiś zamiennik wstawimy, jeżeli będzie coś fajnego. O 600 mówiłem, coś jeszcze chciałem dorzucić, rozbudować. A, i dalej jest wielka niewiadoma, co z tą 500 Plus, którą ostatnia była po ostatnich zdobyczach komisowych. No słuchajcie, ja akurat czasowo tego nie ogarnę, ani też nie czuję się na siłach, żeby rozwiązywać ten problem techniczny, który spotkał tą Amigę. Ja jedynie z niej wyciągłem baterię, ale płyta jak nie wstawała, tak do tej pory nie wstaje, więc czekam na mojego mechanika, pana Mofusa, który znajdzie troszeczkę czasu na to, żeby tą płytę ogarnąć, zrobić coś z niej ciekawego, przepraszam, i złożyć po prostu tą Amigę do kupy i coś z tą Amigą ciekawego zrobić, tak? Bo jeśli chodzi o 500 plus, no to mam swoją ulubioną bestię, więc dwóch 500 plus raczej nie będę potrzebował, a ta będzie no dosyć takim fajnym przekąskiem dla jakiegoś kolekcjonera amigowego, który powiedzmy zaczyna sobie kolekcję odbudowywać, bo 500 plus to jest już naprawdę prawdziwy rarytas na ostatnim Magnusie, o czym już też większość właśnie widzieliście na moich filmach, jak prezentowałem chociażby bestię, jak wygląda dość fajnie rozbudowana 500, no bo to nie jest jeszcze jakiś tam full wypas czy coś tam, ale już jest na tyle fajna, że można sobie pograć słynnego Duma na dosyć ciekawych detalach, nie? Więc tak by sprawa wyglądała. Jeszcze wezmę przytulę Atari jako Amigo, jako Atarowiec, ale później Amigowiec, ale teraz i to i to. Jest ze mną oczywiście moje ulubione w kolekcji Atari STE z możliwością rozbudowania do 4 mega i też się tak zabieram za to, żeby w końcu te 4 megabajty dorzucić do tej perełeczki tutaj, ale ciągle gdzieś mi ta motywacja ucieka. Raz mówię, że tak zrobię, ale potem 2 dni minie i a to się zapomniało, a potem się przypomni, a potem jak się przypomni, to motywacji nie ma, a potem jak wróci, no to powiedzmy robi się znowu coś innego, tak? Ale jest ze mną cały czas moja Ataryneczka. Ostatnio bardzo fajnie, klimatycznie, fajnie się na tym grało, w Prince of Persia oczywiście też grałem, do 4 poziomu doszedłem i zobaczycie kolejny live, który będę chciał właśnie odpalić, o, to myślę w tle, mistrz trzeciego planu, jak będę chciał właśnie odpalić na teraz następnym live, no to zagramy sobie właśnie na Atari STE i zobaczycie między innymi właśnie działanie tego trackballa. No i ogólnie wydaje mi się, raczej dobrze mi się wydaje, że będzie w tym temacie klimat. Zgadza się? Zgadza się. Dobrze, to tyle w tym króciutkim vlogasku. Przemawiał jak zawsze Patolog MGR. I co? Dalej kanał subskrybować i obserwować. Wracamy na tory, tak jak było wszystko po staremu. I co? I w takim razie widzimy się w niedzielę o godzinie 10. Słyszymy.
bo wy mnie widzicie i słyszycie, ale ja was nie widzę ani nie słyszę, więc można powiedzieć, że się słyszymy. Widzimy. I to.